na 9.07. Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na piątkowe Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Nasz dzisiejszy temat to inflacja, ale także OFE. I witam gości Rządów Pieniądza, panowie Krzysztof Bocian, analityk Visa Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów. Zacznijmy od OFE. Dlatego zaczynamy od OFE, że rozmawialiśmy my tutaj wczoraj o środkach, jakie są wpłacane przez Polaków do ZUS-u. Rozmawialiśmy o tym, że te środki rosną, które są wpłacane, właściwie składki. No, tam oczywiście analizowaliśmy dlaczego, ale ja bym chciała odnieść się, tego już nie zdążyliśmy zrobić, do wypowiedzi, tylko my nie rozmawiamy o polityce, ale no, muszę powiedzieć dlaczego, do wypowiedzi takiej Donalda Tuska, który powiedział, że uratował środki z OFE. No i teraz tak, te środki z założenia miały być środkami publicznymi. Ja myślę, że warto o nich w ogóle trochę przypomnieć, mianowicie dlaczego? Dlatego, że był taki moment, 2014 rok, jeśli dobrze mówię, kiedy Polacy mogli wybrać, żeby z tych OFE wyjść, żeby z nich zrezygnować. Około 2 milionów Polaków w OFE nadal zostało, ale dlaczego też jakby wychodzili? To było po takim momencie, po takim dużej sprawie, dużej dyskusji, dużym sporze wokół OFE, czyli owym skoku, jak mówili niektórzy, na pieniądze Polaków w OFE. Przypominając, to chodziło o 153 miliardy złotych, które zostały przeniesione, konkretnie to były obligacje, które zostały z OFE jakby przeniesione do ZUS-u. Ale dlaczego powiedziałam w poprzednim zdaniu, że warto o tym mówić? Ponieważ zostały pieniądze w OFE ulokowane w akcjach spółek giełdowych. Myślę, że sporo Polaków o tym nie wie, jakby nie pamięta w jakimś sensie, zapomniało o tym. Więc dlatego może warto jednak trochę ten temat poruszyć. Zanim przejdziemy do kwestii, jakby jaki to dało skutek szerszy, to, że te pieniądze Polakom z OFE zabrano, rok 2014 przypominamy, to no zapytam panów, słowo uratowane pieniądze, czy jednak zabrane pieniądze? Może tak najprościej, to najprostsze pytanie. Pan Krzysztof Bocian. Powiedziałbym w ten sposób. Widzę, na czym miała polegać, ten manewr, konkretnie na umorzeniu obligacji, i to miało przynieść spadek nominalnego długu publicznego. Tak jest, o to chodziło. Tak, natomiast widzę tutaj minus w tym sensie, że została dosyć pokaźnie zabrana część środków z tej części kapitałowej systemu emerytalnego w Polsce. W takim, jeszcze tylko może dodajmy, że w takim najlepszym momencie, no to OFE dysponowały bodaj ponad 300 miliardami złotych, a tu tak. 153 miliardy odchodzi. Tak, dokładnie. Ale tu myślę, że jest taki szerszy problem całego systemu emerytalnego, ponieważ w Polsce on jest głównie repartycyjny. To znaczy ci, którzy pobierają emerytury, to nie są ich środki, które wcześniej odłożyli, tylko pracujących obecnie, tak? I ta część repartycyjna, to ile mamy w ZUS-ie, to jest około 96% wszystkich aktywów w systemie emerytalnym. Natomiast samo OFE to jest 3,2, a trzeci filar to jest 0,8. Także ta część kapitałowa jest marginalna, tak naprawdę. Tak. System jest zdominowany przez część repartycyjną. I do czego dążę? Prawdopodobnie w przyszłości, czy nawet już teraz, moim zdaniem część kapitałowa powinna zostać rozszerzana. Być może, nie mówię tu od razu o zabiegach takich, jak było to w przypadku Chile w latach 80., jednak ten marginalny udział części kapitałowej powinien zostać zwiększony. Dlaczego tak się dzieje, że pan mówi on Chile, jest... To mi się przypomina pani profesor Oręziak, wielka przeciwniczka OFE. No dobrze, okay, idziemy dalej.
Tak, idziemy dalej i wydaje mi się, że po prostu będzie potrzeba. To już nie chodzi o kwestie takie, czy ktoś chce, czy nie chce, tylko system pomału staje się niewydolny. Mamy, kiedyś na przykład stopa zastąpienia wynosiła około 70%. Teraz to jest 50%. Emerytury będą coraz niższe. Składkujących będzie coraz mniej w stosunku do osób, które będą pobierały te emerytury, a im trzeba wypłacać te pieniądze. Także skąd one będą uzupełniane? Z budżetu państwa. Także natomiast, no i to jest związek taki przyczynowo-skutkowy, to implikuje, że będzie przesunięta struktura wydatków. Tak? Ale teraz nie jest źle, bo teraz 83 do 6, to się różnie zmienia procent, tak twierdzi pani profesor Uścińska, jest pokryte ze składek, więc... Mimo wszystko, wydatków. Jak spojrzymy na budżet państwa, ile wynosi udział wydatków na emerytury i renty? To jest około 30%. To jest największa pozycja po stronie wydatków budżetu państwa i to będzie rosło. Dlatego moim zdaniem ta część kapitałowa, na którą ludzie sami będą sobie odkładali, powinna się zwiększać. Dlaczego tak się nie dzieje? To jest trudno powiedzieć. Być może... A może jest na to odpowiedź? Bo pan już doszedł do drugiego tematu, który chciałam poruszyć później, ale to może poruszmy go, a potem oddamy głos panu Jeremiemu. W takim razie, czy właśnie nie dlatego, że doszło do tej operacji w 2014 roku, kiedy Polacy poczuli, że im zabrano te pieniądze i w sposób definitywny nadwątlone zostało zaufanie do systemu emerytalnego w ogóle, tego, że w ogóle jesteśmy w stanie sobie na te emerytury jakoś uzbierać w jakichś systemach, które tworzy państwo. Dlatego też mówimy dzisiaj, że nie ma nawet zaufania do PPK, gdzie rozwiązanie jest inne i rzekomo już te pieniądze mają być wyłącznie nasze, prywatne. Z punktu widzenia takiego indywidualnego uczestnika, to on w momencie tego manewru nic nie stracił. Po prostu one zmieniły te środki charakter z tych kapitałowych, jakby które mogłyby... stały się niepewne, zależne od rozmaitych decyzji, niekoniecznie biznesowych, tak bym powiedziała. No tak, ale chodzi o to głównie, że zmieniły charakter, że wyzbyto się tej części kapitałowej, i one poszły do ZUS-u. Natomiast z czego wynika to, że jest tak dosyć ma marginalne znaczenie, mimo wszystko nadal ta część w polskim systemie emerytalnym? Być może z powodu komplikacji, może dla przeciętnej osoby po prostu, jak ona patrzy z boku na ten system emerytalny nasz, może nie jest aż tak bardzo zainteresowana czy uświadomiona, to on jest, ma dosyć wiele hermetycznych nazw, tak? W trzecim filarze mamy i IKZE, i IKE, i PPE, PPK. I one mają zasadniczo cel ten sam, ale mają szczegóły, różnią się szczegółami technicznymi. PPE byśmy wszyscy chcieli. Może ja tak tutaj powiem. Ale nie wszyscy pracodawcy. A najrzadziej się o nich mówi. Rzecz w tym, że tam płacą pracodawcy, no a nie pracownicy. No właśnie. I to dosyć spory procent, tak? No natomiast uważam, jeszcze pani tu wspomniała o PPK. Wydaje mi się, że PPK sam w sobie ma sens, jest dosyć nieźle skonstruowany w oczach takiego indywidualnego odbiorcy. No tak, ale nie ma tam dużego zaufania, to sami wiceprezes chociażby. Dlaczego ten trzeci filar tak nie jest aż tak rozwinięty? Czy to jest mała świadomość, czy właśnie brak zaufania, bo na przykład 9 lat temu zrobiono coś z tymi środkami, było dosyć głośno pewnie o tym. Pewnie obie te kwestie, bo też wszelkie dane potwierdzają, że dopiero zaczyna przeciętny Polak myśleć o emeryturze po przekroczeniu 40 roku życia. Czyli i to jest troszeczkę za późno. A jak na przykład by zaczął myśleć, i to nie muszą być duże kwoty, naprawdę marginalne, ale w wieku 25 czy maks 30 lat, to faktycznie na te już w wieku przejścia na emeryturę, to jest magia procentu składanego. No dobrze, taki, ale teraz może już żebyśmy o całym systemie nie rozmawiali, tylko skupili się trochę bardziej na tych OFE. Do pana Jeremiego pytanie, które zadałam na samym początku, czy w ogóle w jakikolwiek sposób jest uprawnione twierdzenie
uratowałem te pieniądze? O co tu chodzi? Jak uratowałem? Te 153 miliardy poszły gdzie indziej. Ludzie ich na tych swoich kontach w OFE nie zobaczyli. Stracili do nich zaufanie. Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku powiedział wprost, te pieniądze, te środki są środkami publicznymi. A i pan, i ja doskonale pamiętamy ten proces takiej reklamy, kiedy OFE wchodziły, kiedy było mowa, że to będą twoje pieniądze. Ja już nie chcę opowiadać o miskach z wodą albo prawda, bermudach. Jedno kontra drugie. No ale o to chodziło, że to będą jednak bermudy, a nie miski z wodą i plastikowa palemka. No potem się trochę tak okazało. I to jest taka trochę sytuacja, że tak, odprowadzane były składki. Najpierw to było 7,3%, potem 2,92%, ale jednak one były związane z naszymi pensjami, z naszymi wynagrodzeniami. I nagle ktoś przychodzi i mówi, nie, te środki, które od tych właśnie twoich wynagrodzeń są wpłacane, nie są twoje. No to ja tylko właściwie należało czekać, kiedy ktoś przyjdzie pod bramę zakładu i powie, to pensja też nie jest twoja, dawaj. No dobrze, to teraz Jeremi Mordasiewicz. Z punktu widzenia, co to można było uratować? Z punktu widzenia prawnego te środki były publiczne. No bo tak orzekł trybunał. Tak, znaczy tak, ale wynikało to z tego, że składka na emeryturę została podzielona. 2/3 tej składki miało trafiać do ZUS-u, a 1/3 do otwartych funduszy emerytalnych. Dzięki temu mieliśmy mieć bezpieczniejszą emeryturę. Dlaczego używam słowa bezpieczniejszą? Ponieważ jesteśmy, tak jak już pan powiedział, starzejącym się społeczeństwem, jeszcze relatywnie młodym, bo średni wiek w Polsce to jest 39-40 lat, a w Europie jakieś 44-45. Ale jednocześnie najszybciej starzejącym się w Europie. Oznacza to, że z grona osób w wieku produkcyjnym przychodzi na emeryturę co roku bardzo dużo osób, znacznie więcej niż wchodzi na rynek pracy. Kiedyś 4 osoby pracowały na emeryta, potem 3, 2, dzisiaj to już jest tylko 1,5. Tak? No ale jaki to ma związek z tym, że nagle 153 miliardy zabrano ludziom z tych ich kont? No, bo to, co pan mówi, jest istotne, ale... Znaczy, należy... Muszę rozróżnić mój punkt widzenia od tego, co mógł mieć na myśli, tak jak pani powiedziała, Donald Tusk. Donald Tusk prawdopodobnie, bo tylko się mogę domyślać, miał na myśli to, że ze względu na perturbacje na rynkach kapitałowych, kolejne kryzysy, stopa zwrotu z oszczędności gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, ale i również w innych funduszach, była niska. Tak? Ze względu na kryzysy, tak, na pandemię. Ale jeżeli pan mówi perturbacje, to ja mam wątpliwości, bo to były obligacje. Obligacje są bezpiecznym sposobem lokowania pieniędzy, nie akcje, które nadal tam nieszczęśliwie zostały. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli mówimy o tym, że były tam niskie w danym czasie, powiedzmy, zyski, no to mówi się, że system emerytalny to jest taki, w którym gromadzimy wiele lat i że tylko wtedy ma to sens. A to jest tak, że raz jest dół, raz jest góra. No to można było liczyć później na górę. No to zabrać jak był dół. Oczywiście. Problem polega na tym, że umysł człowieka tak nie pracuje. Człowiek... I rząd PO-PSL nam pomógł, człowiek rozumiem, pomyśleć wtedy. Stratę mniej więcej 3 razy bardziej, to są badania psychologiczne, 3 razy bardziej niż zysk. To znaczy, że rzeczywiście odkładamy na emeryturę przez 30-40 lat, a mimo to ludzie popadają w panikę i wycofują się, jeżeli ponieśli nawet niewielką stratę. Ale to jest jasne, tylko czy chce pan powiedzieć, że w takim momencie akurat tamten rząd nam w ten sposób pomógł, że za nas pomyślał. Ludzie, nie popadajcie w panikę, zabierzemy wam te pieniądze, on bo wy wpadacie w panikę. Tak, no co za On nie myślał za nas. Zapadła taka decyzja. Pieniądze zostały przetransferowane z otwartych funduszy emerytalnych częściowo do ZUS-u i zwrot dla oszczędzających, znaczy inaczej mówiąc, może nie oszczędzających, bo już wtedy po prostu osób ubezpieczonych w ZUS-ie, te osoby nie poniosły straty, bo rynki kapitałowe słabo w tym czasie akurat, znaczy dawały, tak jak powiedziałem, no niską stopę zwrotu. W ZUS-ie ta stopa zwrotu ze względu na wzrost zatrudnienia, bo waloryzacja składek w ZUS-ie zależy w dużej mierze od funduszu płac w gospodarce. Jest spora waloryzacja. Ponieważ rosły wynagrodzenia i rosły
rosło zatrudnienie, to suma summarum okazało się to korzystne z punktu widzenia, tylko jeśli można skończyć. Bo chciałbym się przyłączyć. Ale bo się nie zgadzam z tym, bo potem nastąpiło za 5 lat. A co nastąpiło za 5 lat? Sytuacja się zmieniła. Waloryzacje w ZUS-ie były niskie, nawet za 4-3 lata, szybciej. A natomiast jakby gospodarka rosła i być może można było zarobić. To ktoś pomyślał, zabierzemy wam, jak jest słabo. No ciągle nie, do tego wracam. Znaczy, bo my nie mamy wpływu na to, co się dzieje w światowej gospodarce. No przechodziliśmy akurat okresy kryzysowe. Tych kryzysów było dużo. Był kryzys finansowy, następnie przyszedł kryzys strefy euro, potem mieliśmy pandemię, tak? Potem wojna w Ukrainie i wyniki gospodarcze światowej gospodarki, globalnej gospodarki, a my jesteśmy z nią powiązani. Jest silna korelacja między gospodarką w Polsce i w Unii Europejskiej. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Tylko wtedy, jak jest oprocentowanie na koncie 0,1, no to wtedy ktoś przychodzi, dobra, zabieramy wam te pieniądze z tych kont, bo jest 0,1, nic na tym nie zarobicie. No to jakiś absurdalny sposób myślenia. Nie chciałbym być źle zrozumiany. Uważam, że Polacy powinni, tak jak pan powiedział, oszczędzać na emeryturę, bo inaczej ta emerytura będzie mikroskopijna. Skoro coraz mniej ludzi pracuje na, coraz mniej jest osób w wieku produkcyjnym i pracuje na emerytów, tak? Na jednego emeryta będzie już niedługo jedna osoba pracowała na emeryta, to emerytura będzie niska. Ale i my się z tym zgadzamy. Powinniśmy oszczędzać. To są dwie różne kwestie. My się z tym zgadzamy absolutnie. Tylko zabranie tych pieniędzy spowodowało, że ludzie już nie chcą oszczędzać, bo nie wierzą w system. I tu się zgadzamy, że ta operacja podważyła zaufanie do oszczędzania. Jest kilka rodzajów oszczędzania na emeryturę, tak? Bo są IKE, IKZE, są PPE, PPK, tak? I OFE. Dla ludzi to jest zbyt skomplikowane. Odbierają to jako po prostu fundusze, do których nie można mieć zaufania, bo uważają ludzie, że państwo w pewnym momencie może wyciągnąć rękę. Tak, bo tak zrobiło, bo tak zrobiło w 2014 roku. Tak uważają właśnie. Zgadzam się. I to podważyło zaufanie. Nie wiem, czy pani pamięta, że jakieś jeszcze 2-3 lata temu rozmawialiśmy o zmianie w ogóle funkcjonowania OFE. Ekonomiści podzielili się na grupę, która uważała, że powinno zostać tak, jak jest. Czyli w takiej formie tak, nawet okrojonej OFE powinny funkcjonować. I inni z kolei uważali, że powinniśmy środki z OFE przenieść z sektora publicznego do sektora prywatnego. Ja byłem zwolennikiem tej drugiej opcji, to znaczy to, co zostało w OFE, tak, powinno przejść do sektora prywatnego, połączone być z oszczędnościami prywatnymi. Powinniśmy powiedzieć wyraźnie, że system powszechny jest systemem w pełni repartycyjnym, ale obok tego funkcjonuje już system prywatny, mający zabezpieczenie konstytucyjne praw własności, dlatego że gdybyśmy te pieniądze przenieśli, tak jaka była propozycja, no niestety, tak się nie stało. No dobrze, tak się nie stało. Ja chciałabym jeszcze chociaż dwa słowa o tej inflacji, natomiast tutaj no, nie uzyskałam odpowiedzi, co Donald Tusk, albo też rząd PO-PSL, bo przecież nie personalnie jedna osoba, uratował. Wydaje mi się, że nic nie uratował, ale na pewno, tak jak pan powiedział, rozumiem. Bardziej sytuację finansów publicznych. To może najlepiej dotyczące długu. Tak jest, dług i otóż to, i sytuację finansów publicznych po to, żeby ten dług był poniżej 3%. I to uratował, ale na pewno nie uratował nas i naszych oszczędności. Panowie, to teraz jeszcze chociaż dwa słowa o inflacji, bo teraz pojawiają się takie rozmaite wypowiedzi. Dzisiaj się pojawiła taka analiza banku PKO BP, że inflacja wyniesie w sierpniu 10,0, a już we wrześniu właściwie pewne jest, że poniżej spadnie 10%. No i na tym tle oczywiście cały czas mamy te informacje, że stopy procentowe zostaną obniżone właśnie we wrześniu, a jest mowa, że nawet i w kolejnych miesiącach, także w ciągu 6 miesięcy będzie to 5,5%. Dla przypomnienia teraz 6,75. Dobrze, to na początek może pan Krzysztof Bocian. 10% to inflacji to jest raczej psychologiczna bariera, tak? Bo to mimo wszystko jest i tak bardzo daleko od celu. Natomiast te głosy o obniżkach stóp procentowych to widać nastawienie rynku. Natomiast byłbym ostrożny, ponieważ, tak jak powiedziałem, inflacja jest bardzo daleko
od celu. Ja się też przyglądam teraz, co robią banki centralne krajów rozwiniętych, szczególnie Fed, bo EBC, był spóźniony. Odniósł do niespotykanego poziomu. Oczywiście, stopy. Ale tak, nadal jest zaciśnianie. W zeszłym miesiącu Bank of England, Bank Anglii niespodziewanie podniósł. Tak. Natomiast przy 3% inflacji obecnie w Stanach Zjednoczonych nadal Rezerwa Federalna i Powell mają jastrzębie nastawienie i nie mówią o obniżkach. Oni podnieśli i zastanawiają się, czy to już jest ten poziom. Natomiast u nas już się dyskutuje o spadkach. Pana zdaniem za wcześnie, rozumiem. Byłbym ostrożny, ponieważ to nie zmieniłoby sytuacji. Pierwsza obniżka byłaby i tak o 25 punktów bazowych. Nie zmieniłoby to sytuacji diametralnie, natomiast pokazało kierunek. Ostrożny, trend. Jeremi Ordasewicz. Jak można mówić o obniżkach stóp procentowych, kiedy stale mamy bardzo wysoką inflację i w dodatku mamy silnie ujemne, realne stopy. Ale rynek to tylko lobbuje za tym. Rynek może przejść do czego chce. To znaczy mnie nie interesuje interes rynku kapitałowego, mnie interesuje interes Polaków. Tak? Osoby, które gromadzą oszczędności, nie mają za bardzo gdzie ich ulokować. Jeżeli kredyt, jeżeli mamy ujemne stopy procentowe, to tak jakby w Stanach Zjednoczonych właśnie ktoś przy inflacji 4% zaproponował jedno- czy dwuprocentową stopę, a jest inaczej. Ta stopa jest w granicach, o ile pamiętam, 5 z groszami czy 6. Jak pan mówi o oszczędzających, to powiem, że ktoś z analityków takich wysoko postawionych, już nie będę wymieniała instytucji, powiedział, mało się martwimy o tych oszczędzających, bardziej się martwimy o tych, którzy mają kredyty. No, i chyba tak to wygląda. No tak, ale to jest źle, dlatego że gospodarka, żeby się rozwijać, musi inwestować. Żeby inwestować, musimy mieć oszczędności. Tak? Możemy się z tym zgodzić, ale tak z tym to jestem wygląda. Przeciwnikiem obniżania stóp procentowych i pogłębiania sytuacji, w których realne stopy są ujemne. Gospodarka nie może funkcjonować dobrze w takich warunkach. No tak, opinii internautów, jakbyśmy poczytali na ten temat pod takimi dyskusjami o tym, że stopy procentowe będą obniżane, o tym, co jest z oszczędnościami moimi, to lepiej tego nie cytować, bo to bardzo źle brzmi i to są personalne skierowania typu oddaj mi moje pieniądze. Dobrze, dziękuję panu uprzejmie za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, Krzysztof Bocian, analityk, Wiza Europa. Byli gośćmi rządów pieniądze. Dziękuję, do usłyszenia.